raz piąty orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Cieszyna, jednak po raz pierwszy był to orszak ekumeniczny. Pierwszy ekumeniczny orszak Trzech Króli w Cieszynie. Jak się podoba ten pomysł? No bardzo mi się podoba. Kiedy ksiądz Jacek Gracz to zaproponował, to się bardzo ucieszyłem. No i jesteśmy, jest bardzo sympatyczna atmosfera, fajnie, kolędujemy wspólnie. Także to jest bardzo dobra myśl i myślę, że dobry początek, że to na przyszłość tak zostanie. W tym mieście żyje wielu uczniów Jezusa, chociaż różnych wyznań. Udało nam się na razie połączyć we wspólnocie katolicko-ewangelickiej. Mam nadzieję, że ten orszak przyczyni się także do tego, żeby inne wspólnoty przybyły do tego orszaku, włączyły się czynnie. Trzy orszaki prowadzone przez Trzech Króli, symbolizujących trzy kontynenty, Europę, Azję i Afrykę, spotkały się o 13:30 na płycie rynku. To właśnie tam, po przywitaniu uczestników tego wydarzenia, miało miejsce symboliczne złożenie darów. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania. Święto Trzech Króli, czyli Święto Objawienia Pańskiego, to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Najważniejszy to jest zasadniczo, jak zawsze, Pan Jezus, który przyszedł na świat, stał się prawdziwym człowiekiem. No i ta nasza postawa wobec Niego, czyli to, że mamy Mu oddać pokłon, mamy Mu ofiarować to, co mamy najcenniejsze, czyli swoje życie. Na cieszyńskim rynku nie zabrakło dziś dzieci przebranych za pasterzy czy aniołki, ponieważ jednym z punktów programu był konkurs na najpiękniejszy strój. Wśród uczestników orszaku można było zauważyć przebrane całe rodziny. Co roku się przebieramy razem rodzinnie. Stroje przygotowujemy razem wspólnie z rodziną, a po prostu dzisiaj jest nawet dość ciepło, nie jest taka mroźna, a frekwencja też dopisała. Jasełka uliczne stały się ważnym wydarzeniem w wielu polskich miastach. To jest bardzo ważne, choć wydaje mi się, że tak codziennie by należało wychodzić, codziennie do ludzi, bo to, że świętujemy jeden raz, to jest trochę mało. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, X.pl, Marta Szymik-Telerz.